Siema, tutaj Delolak55, a to jest Need for Speed World i następny odcinek Lolakowego Garażu. Dzisiaj przedstawiam wam Nissana Skyline'a GTR. Jest to bardzo znany samochód, między innymi dzięki Need for Speed Underground, czy to też filmowi Fast and Furious. Na pewno ten samochód kojarzycie. Przede wszystkim ten samochód jest piękny po jakimś ładnym tuningu. W ogóle to jest samochód tuningowy, więc fajnie, bardzo fajnie się w nim instaluje różnego rodzaju podkity, felgi, spoilery i tym podobne. Dobra. No, co my tu mamy? Skyline'a mam już od pewnego czasu. Mam, to jest chyba mój na liście aktualny samochód. Jest to mój drugi samochód, który kupiłem w Wordzie. Na aktualnym profilu. Bo na początku miało się tylko 3 miejsca. Jeśli nie wydawał busów, a ja za czasów, kiedy jeszcze nie wydawałem busów, to właśnie on był moim drugim samochodem. To kiedyś był bardzo dobry w tak zwanym tirze drugim, bo były wcześniej tylko 3 tiry, tak się dzieliły samochody. No i wtedy był całkiem niezły w tirze drugim. No i dobra, co my tu mamy? Może chodźmy na wyścig. Więc chodźmy na klasówkę B. On jest tutaj jedna taka... chyba... nie chodzi mi o rozwód, jest właśnie druga. Na tej drugiej mam większe szanse pokazać wam ten samochód. O, jest Camden Tunnel. Okej. Oto ciśniemy. Jak widać, samochód ma słabe nitro, więc nim nie poszaleje. O, fuck, sorry gościu. O, kurde, ale mi gościu wjeżdża na ten zderzak. Dobra, tam z przodu mamy jednego koksa, przez co, no cóż, nie mam szans na wygranie. Tam jest M3 Evolution. Dobra, ale pora opowiedzieć o samochodzie. Samochód, no cóż, przyspiesza średnio. Maksymalna prędkość tego samochodu, po tym co pamiętam, jest wysoka. Ona jest ponad 300 kg ciśnie. I samochód ma słaby skręt. Niestety. Ma słaby skręt i to jest jego główna wada. A no w sumie jeszcze główną wadą jest to, że ma słabe nitro. No ale cóż, to jest starszy samochód. Wtedy większość samochodów była ze słabym nitrem. No ale cóż, mamy tutaj właśnie... To jest właśnie, kurczę, słaby samochód. Jest to głównie samochód kolekcjonerski. Nim wygrana jest bardzo, bardzo ciężka. Trzeba się naprawdę postarać, żeby wygrać tym samochodem. Więc... on jest tylko na pokazówkę, inaczej mówiąc. O, patrzcie, gdzieś się teraz się skręca. Właśnie na pokazówkę, już wcześniej mówiłem, samochód jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba z wyglądu. No i nie no, po prostu lubię tego typu samochody, czyli takie tuningowe. Bardzo mi się podobają z wyglądu. I tuning takich samochodów właśnie także mi się podoba. Chodzi tu o tuning wizualny oczywiście, nie? Ale dobra. Jak widać, tam ci z przodu mnie odstawili. Ciężko mi wyrabiać w jakichś mocnych zakrętach. Więc w sumie, gdzie ten samochód lepiej się będzie sprawował? Myślę, że trasy typu Downtown Challenge będą dla niego, ze względu na to, że ma słaby skręt,
ale za to całkiem nieźle przyspiesza, a maksymalna prędkość na pewno tu się przyda. O, patrzcie, już jakiś gość dojechał. Wow, widzicie? Kurczę, ciągle mi brakuje tego skrętu. No się skupiam i skupiam się na gadaniu, a nie na jeżdżeniu. Więc to też między innymi. No tak, okej. No i myślę, że na takich właśnie trasach lepiej się spiszę. Dobra, teraz chodźmy na draga. Zobaczmy, czy może na dragu lepiej się spiszę. Czy raczej to jest krab? Okej. Rockport Turnpike oczywiście standardowo. Dobra, jak widać, samochód bardzo słabo się sprawuje. Przyspieszenie nitro jest tutaj słabe. Choć w sumie jakby tam jakoś tak na dragi zrobić, to może bym miał jakieś tam małe szanse. Ale powiem szczerze, że nawet się lepiej sprawował niż myślałem. I w sumie myślałem, że będzie gorzej, o wiele gorzej. Ale jak widać, całkiem nieźle. Ale mimo to nie polecam tego samochodu na dragi. No chyba, że wyjdzie jakiś drag. Typu na klasowy B, taki drag, wiecie o co chodzi. Niedawno dali takie dragi klasowy C, klasowy A i może w przyszłości jeszcze dadzą właśnie klasowy B, więc B, C. No w sumie to samo także jest w klasie C, ale nie no, nie polecam go na dragi. Na klasę C lepsze jest RS4, MR2 lub coś w tym stylu. Dobra. To jeszcze ostatni test, czyli Team Escape. Okej. Team Escape Compromised. Zobaczmy, jak się samolot będzie przebijał przez blokady. Też mi się wydaje, że nie jest aż tak źle. O, co się stało z tą blokadą? Ale myślę, że on także będzie średni na Team Escape, bo Team Escape bardziej się, przynajmniej tak mi się wydaje, liczy zwinność samochodu, że tak ujmę, czyli szybkość reakcji i kąt skrętu samochodu, żeby móc szybko reagować na nadjeżdżające SUVy, policję, w sensie radiowozy i tym podobne. O kurde, zagupiłem się. Dobra, wbijmy się może tutaj. O, jakoś tam poszło. Tutaj nie było aż tak źle. Widziałem samochody, które gorzej się wbijają. Przyznam, że ten Skyline, no, nie było z nim najgorzej. Ostatnie radio już może. Dobra, jeśli chodzi o siłę ramowania tych samochodów, jest całkiem niezła, przyznam. Nie ma oczywiście żadnych skilli na ramowanie, nic. Od razu podkreślam to. No ale dobra. Zobaczymy się jeszcze zaraz w garażu, by zobaczyć, co takiego dostępnego jest co takiego nam operuje w tuningu tego samochodu i jakie skille do niego wsadzić i części. Okej. No dobra, no to zobaczmy, co takiego nam oferuje Skyline. Dobra, spójrzmy. Zgadnijcie, ile mam części wsadzonych do tego samochodu. A już wiem. Wiecie, ja zbytnio nie spoglądam na to. To jest już starszy samochód, w sumie nie pamiętam. O, dobra, myślałem, że czegoś będzie brakować. A w sumie to mam, dobra. No, jak widać, mam wszystko tutaj zainstalowane. Ale dobra, spójrzmy, co takiego nam oferują zawusty. Takie bodykity. Coś takiego. Nie polecam, brzydkie. Coś takiego, no trochę lepsze.
Coś takiego, no już ciekawe, ciekawe. No i takie coś, czyli to co mam. Najbardziej mi się ten Bodykit podoba. Mam jeszcze do wyboru spoilery. Jak możecie zauważyć, jest mały bug tutaj. Dokładnie to widać, tutaj takie szyny. Te szyny są po starym spoilerze. I przy instalacji jakiegoś nowego one zostają. Dość nietypowy bug. No zobaczmy, mamy 4 za kasy z gry. Mamy takie coś, takie coś, takie coś i takie coś. A bez spoilera wygląda to tak, same szyny zostają. W sumie bez spoilera ten samochód też całkiem nieźle wygląda. Choć nie, no bardzo ze spoilerem. Czy mamy jeszcze coś? O, mamy maski, dość dużo ich. Mamy nawet 2 za kasę z gry, ludzie. Zobaczmy. Takie coś i takie coś. Wow. Mamy jeszcze wersje karbonowe, zwykłe wersje. Mamy od koloru do wyboru. Pełno masek. Osobiście mam właśnie tą ostatnią. Okej. I to wszystko. I teraz chodźmy do skill workshopu, zobaczyć jakie mam w nim skille i jakie wam polecić skille do tego samochodu. To tak. Mam na wcześniejsze power-upy. Do czego to może się przydać? Do wcześniejszego użycia katapulty. Katapulta tutaj jest bardzo mocna w tym samochodzie. Podczas wyścigu zapomniałem ją ustawić. Niestety. Ale dobra, mamy więc tutaj katapult, wcześniejsze power-upy. Przyda się do wcześniejszego użycia katapulty, co da nam przewagi na starcie. Jeszcze mamy tutaj ketchup. Dobra, ketchup. Dzięki któremu nam zwiększa o ileś tam procent moc samochodu, jego prędkość, przyspieszenie itp. Więc ten skill jest obowiązkowy. Mam tu jeszcze perfect start, który jest nieadekwatny. Niestety. Nie polecam wsadzać z perfect starta. Nie wiem czemu w tym samochodzie mam perfect starta. W sumie ten samochód jest strasznie stary. Wtedy jeszcze nie widziałem jakie skille wsadzać do samochodu. Ale dobra. Więc za tego perfect starta moc katapulty jak najbardziej. I w sumie za to też może by coś na katapultę pan. Okej, więc to tyle. Jeszcze, no tak, Performers Shop. Tutaj częściej widzieliście jak przy tych częściach jeździ samochód. Myślę, że tutaj można by coś pozmieniać. Myślę, że przydałby się tutaj zielone doładowanie. Jakieś czerwona, o. Będą czerwone oponki, aha, są. No to czerwone jeszcze, przykładnie czerwoną. Czy to zawieszenie? Nie wiem, czerwone zawieszenie, czerwone. Przekłania też, kurde, oponki czerwone. Hamulce, no coś. Hamulce coś możecie walnąć, jaki chcecie. W sumie. Dobra, sorry, jestem trochę śpiący. No to teraz zobaczmy, czy samochód jest dostępny u dealera. I za ile jest, jeśli o ile jest oczywiście. No to szukamy Nissana. GTR, a to jest ten. W sumie są dwa GTR-y. Zakaz gry. Nie ma. Niestety nie ma samochodu aktualnie dostępnego, ale jeśli będzie kosztował powyżej 2000 boostów, to może by się tak, 2000 jeszcze może by się opłacało, ale jeśli tak 2500, 3000 boostów, nie radzę naprawdę. Samochód ma za słabe osiągi, ale za około 2000 boostów się opłaca, szczególnie kolekcjonerom.
Oczywiście, jeśli jest tanie, to oczywiście. Tak, oczywiście. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Oczywiście, oczywiście, jeszcze może być za kasę z gry. Już był chyba z 2-3 razy. W sumie przez połowę życia tej gry był za kasę z gry. Dlatego mam go w swoim garażu. Jeśli będzie za kasę z gry, to dla kolekcjonerów na pewno się opyla kupić ten samochód. Okej. Jest taki fajny tunel, undergroundowy style. Okej, no to tyle. Więc mamy podsumowanie. Przyspieszenie średnie, maksymalna prędkość całkiem niezła. Się sprawdzałem, chyba około 302 mój jechał Skyline, więc bardzo fajnie. I jeszcze niezły maksymalny, ma 580 ileś, więc może mieć jeszcze większą maksymalną prędkość. Skręt ma strasznie słaby niestety. Czy warto do niego wstawić bodykity za kasę? Oczywiście, że tak. Wszystko co jest, spoilery, bodykit, maskę, felgi, bardzo polecam. Właśnie zapomniałem. Wygląd, malowanie tego samochodu to moja wena twórcza. I mi się podoba, nie wiem jak wam. Całkiem fajnie pomalowałem ten samochód. Szczególnie mi się podoba połączenie tego białego malowania z białymi felgami. Bardzo mi to pasuje. Nie wiem jak wam, okej. Co jeszcze tu? Aha, z nitro. Nitro jest słabe. Słabe nitro niestety. Skille widzieliście jakie? Głównie katapulta i zwiększenie osiągów na trzeciej lub niższej pozycji. Części na przyspieszenie i na skręt. No i to chyba tyle. Więc pora powiedzieć trzy ostatnie słowa. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. A zapomniałem o czwartym, czyli siema.